No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Dzisiaj urodziny! Klubu! Panowie, ustawiamy się, na co czekamy? Żeby szybko skończyć mecz, żeby po meczu zgarnąć łaski. Okrągłe 35. urodziny Postęp klubu Łaziska. Postęp Łaziska, radomska klasa B. Do wygranej! Postęp! Postęp Łaziska gra dzisiaj z zespołem. Jak się słyszymy? Prosto z Leżajska. Co? Nie, nie jest zespół z Leżajska. KS... Nie wiem, bo zasłonili koszulki. KS Maków. No i to jest początek. Wczoraj trochę pochlali, to dzisiaj będą strzelać, mi się wydaje. Rudy tamten w niebieskich butach jest gadany, że jeżeli będzie dostanie kartkę za gadanie z sędzią, stawia kratę. Brawo! Musisz to zakusić! A to są kury. O, tu. O, tam jest kura. Patrz, jak ta lata, taka gruba. Patrz, zobacz, widzisz tą grubą? Tyk, zaraz jest z bani wyleci. Patrz. A kurwa no! Mogę mamu złamać? Potrafiłbyś takiej kurze jajko wyjąć? Skąd? No nie wiem, skąd się te jajka wyjmuje? Z kurnika na jakiej wyciągniesz, skąd je wyciągniesz? Jajko jak jeszcze będzie niecałe. Nie masz pojęcia o rolnictwie. Nie wyjmowałeś nigdy jajek z kury? Nie wyjmowałem jajek z kury, bo jajka... A wkładałeś? O, panie, do przerwy 0-0, kawał meczycha. Dobrze jest. Pierwsza radosna informacja po przerwie jest taka, że udało mi się dzisiaj na odcinku 20 metrów zgubić kamerę. Zgubiłem GoPro. O, ten się jeszcze spierdolił, zobacz, elegancko. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ciekawe, jaka jakość jest w ogóle tego. I kiedy wydawało mi się, że jestem największą pierdołą, do akcji wkroczył pan Adrian, któremu się przypomniało, że kiedyś zgubił... Kiedyś dywan zgubiłem. Co? No jak kurwa dywan? Normalnie dywan. Nigdy nie zgubiłeś dywana? No jak zgubiłeś dywan? No normalnie no. Straciłem władzę nad dywanem i go zgubiłem. Nie wiedział. Elektroniki nie gubię, kurwa, no dywan to dywan, a elektronika to trzeba patrzeć, orientować się, żyć, a nie... Z pralni odbierałem dywan. Nówka sztuka był wtedy. No i idę, szedłem z kumplem. I mówię do niego, weź postaj przy tym dywanie, się pójdę, mówię tam, wyleję się pod sklep. Ej, wiesz, mówię do kumpla, poczekaj z tym dywanem. Zacząłem po sklepie, wylałem, a ten zamiast przytrzymać ten dywan i stać przy nim, jak go prosiłem, to poszedł do domu. No to ja jak głupi poleciłem za nim, myślałem, że wziął ten dywan i poszedł tego, no bo mieszkaliśmy w jednym bloku. Przecież akcja by się przydała. No masz. Ach. Ale podpisem challenge! Poleciałem, a on nie miał dywanu. Kurwa, ja się okazało, w windzie się okazało, że ja też go nie mam. Wróciłem na miejsce, ale na miejscu też go nikt nie miał. Ktoś se kurwa wziął. No wreszcie jakiś kąśliwy strzał. Jeszcze 20 minut jest. Jeszcze zdążymy coś zgubić, panie. Adrian! Tak? Tu jest minuta, Adrian! Myślałem, że wchodzę. Nie ma panów jeszcze, na jeszcze, następnie. Oleg! Gdzie? Proszę pokazać. Następnie, Oleg. Proszę pokazać. Dobra, dobra. Nie, no nie może pan wejść, jak nie ma ochraniaczy. O kurwa! No, panie, najciekawsze przed nami, 3 minuty doliczone. Ile rzeczy nagubiłem w tym roku. No, dawaj! O kurwa! Karny! No. Ależ to było meczycho! Ostatnia sekunda zadecydowała. Postęp Łaziska 1, KS Maków 0. Tak się bawią Łaziska! Ej, ty miałeś jakiś zakład, nie? Ja? Zakład? No podobno. Że co? Że nie dostanę żółte i... Jeśli nie zagadanie sędzią i krata. No i nie dostałem. Wygrałeś kratę, tak? Wygrałem kratę, no. Popek stawia. Co to jest za tutaj mi tutaj? Zdrowie. Nie ma co, można ładować ile wlezie, a z rana... To można ładować ile wlezie, wiesz, córkę sąsiada. O kurwa, dobra.